Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest wtorek, 4 sierpnia, już prawie w pół do dziewiątej. Jesteśmy na żywo. +7 964 253 507 964 253. No właśnie, wtorkowy wieczór, dokładnie w pół do dziewiątej, to jest ta chwila, to jest ten moment, kiedy we wszystkich polskich domach w absolutnie naturalny sposób wyciszają się wszelkie konflikty, milkną wszelkie swary. Cała piłkarska Polska wstrzymuje oddech. Dlaczego? No bo państwo czekają w napięciu na to, co będzie w najnowszym tygodniku Gazeta Polska. I wtedy ja odkładam spokojnie długopis, nieśpiesznym gestem sięgam po tygodnik. To jest tak piękny obrazek, że w zasadzie profesor Zin, gdyby żył, to mógłby to narysować. I pokazuję Państwu temat okładkowy. Temat okładkowy to jest Trzaskowski, patron profanacji. O tym pisze Grzegorz Wierzchołowski. Warszawski ratusz wspiera wandali, którzy bezczeszczą symbole religijne i narodowe. Trzaskowski przekazał miliony złotych z podatków na ich imprezy. O tym między innymi piszemy w najnowszym tygodniku we Wstępniaku. We Wstępniaku naczelny pisze o Smoleńsku. Z całą moją wiedzą nie jestem w stanie twierdzić nic innego niż to, że polska delegacja lecąca do Katynia została zamordowana. Nie mógłbym ludziom uczciwie spojrzeć w oczy, gdybym z tym, co wiem, mówił coś innego. Pora powiedzieć, co stało się w Smoleńsku, tak pisze Tomek Sakiewicz. Może krótki fragment z artykułu pod tytułem Trotyl na części Tupolewa, którą rozkręcali Rosjanie. Laboratorium w stanie Oregon w USA wykryło obecność śladów trotylu we wnętrzu części Tu-154, której poza remontującymi samolot Rosjanami nikt nie rozkręcał. To jedna z ważniejszych informacji zawartych w najnowszym przełomowym filmie podkomisji smoleńskiej. Jego kluczowym elementem jest długo wyczekiwana symulacja ostatnich minut lotu Tu-154, którą wykonano na podstawie drobiazgowych badań amerykańskich naukowców z Krajowego Instytutu Badań Lotniczych działającego przy Uniwersytecie w Wichita. Serdecznie Państwu, myślę, że nie trzeba, ale serdecznie Państwu polecam ten artykuł. Co poza tym, proszę Państwa, w tym najnowszym tygodniku Piotr Nisztor pisze o szwajcarskiej tajemnicy prezesa Bońka. Hubert Kowalski o szemranych transportach odpadów z Szajki. Są też kolejne wątki afery Sławomira Nowaka. Jest rozmowa z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Jeżeli będzie chwila, to ja postaram się jeszcze zachęcić do przeczytania tego wywiadu, który z ministrem Ardanowskim przeprowadził Jacek Liziniewicz. Witold Gadowski pisze o machinie tęczowej przemocy, a z felietonu Katarzyny Gujskiej dowiedzą się Państwo, co chce uzyskać opozycja i czego nam nie wolno zrobić. Tytuł: pod płaszczykiem bluźnierczej tolerancji. W idealnym scenariuszu marzeń PO Polska rządzona przez PiS ma zapłonąć. Dlatego tak ważne jest dziś opanowanie. Nie dajmy się wyprowadzić z równowagi. Są instrumenty prawne, które pozwalają stawić czoło profanacjom i wszelkiemu podobnemu łamaniu prawa. I tej drogi trzeba się trzymać, choćby nie wiem, jak daleko posuwali się barbarzyńcy, pisze Katarzyna Gujska. Pan Piotr z Bielska-Białej się do nas dodzwonił. Kłaniam się, panie Piotrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, mówi się. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się panu redaktorowi i państwu. Chciałem jedną sprawę taką podnieść. Już dawno chciałem zadzwonić, jakoś nie było okazji. Ja w sprawie jeszcze wyborów prezydenckich. Gdyby pan ściszył telewizor, byłoby nam zdecydowanie łatwiej się porozumieć. Teraz ma być. I teraz ma być przysiężenie prezydenta pana Dudę, tak? Tak, w czwartek ma być. No i chodzi o to, że
PO nie chce tam ci swoich działaczy, nie chcą przyjść na że to jest nielegalnie wybrany prezydent. Ja byłem na obydwu turach głosowania. Po prostu na prezydenta Andrzeja Dudę głosowałem i myślę, że w ogóle ta partia powinna się już dawno rozlecieć. Ta partia się już dawno powinna rozlecieć, bo tam nic ciekawego nie ma. Nie mają żadnego programu przede wszystkim dla takich zwykłych ludzi jak ja na przykład. Jestem emerytem. I w ogóle nie mają żadnego planu na Polskę. I to jest najgorsze, że taka partia chce walczyć o to, żeby rządziła Polską. Przecież to jest nie do pomyślenia w innych krajach. To miałbym na tyle. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Piotrze. Kłaniam się, pozdrawiam. Miłego wieczoru. Serdeczną prośbę mam do państwa, na przykładzie pana Piotra. Jak już się uda z nami połączyć, bardzo proszę o to, żeby ściszyć telewizor, bo wtedy nie słuchają państwo tego, co sami państwo mówią, tak jak to w przypadku pana Piotra miało miejsce. Generalnie oczywiście ma pan rację, tylko że co z tego? Jak już państwo pewnie słyszeli, Rafał Trzaskowski nie przybędzie na to zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Tym samym Rafał Trzaskowski dołączył do grupy polityków opozycji, którzy zrezygnowali z udziału w tej uroczystości, również część byłych prezydentów, premierów. Tak właśnie zamierza się zachować m.in. Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, Leszek Miller, Marek Belka. No, różne takie znakomitości, jakby nie było. Oni wszyscy zapowiedzieli, że się nie pojawią w najbliższy czwartek w Sejmie na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. Oczywiście to wszystko odbywa się w ramach takiej akcji Wspólna Sprawa, Zasypmy Podziały, Szanujmy Demokrację, Więcej Nas Łączy Niż Dzieli i tak dalej. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski tłumaczył się, że on nie pojawi się na tym zaprzysiężeniu, ponieważ akurat, no, jakoś tak się złożyło pechowo, że będzie bawił poza Warszawą w ten czwartek, jak będzie to zaprzysiężenie. Redaktor naczelny tygodnika Newsweek, pan redaktor Tomasz Lis, nie jest przekonany, tak to ujmę, czy Rafał Trzaskowski podjął słuszną decyzję. Choć jak redaktor Lis nazwał to, co ogłosił Rafał Trzaskowski, że on rozumie, absolutnie rozumie postępowanie Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. No i generalnie redaktor Lis też przy okazji nie omieszkał, żeby zaznaczyć swój krytyczny stosunek do całej tej uroczystości, nazywając ją zakrzywoprzysiężeniem. Rafał Trzaskowski nie przyjdzie na zakrzywoprzysiężenie Dudy. Absolutnie rozumiem, choć mam wątpliwości, czy to decyzja słuszna. Tak napisał na swoim profilu pan redaktor Tomasz Lis. Ja też uważam, że powinien pójść Rafał Trzaskowski i zdetonować jakiś granat, nie wiem, opluć tam wszystkich dookoła w przewidywalnym promieniu, jakby się dało. No bo proszę państwa, prawda jest taka, że tak, Sąd Najwyższy zawiódł, prawda? A naród znowu wybrał głupio i źle. Pani Danuta z Pińczowa, kłaniam się, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Słucham panią. Ja w takiej kwestii mam trzy pytania. Dlaczego na pomniku powstańców warszawskich, jak była uroczystość składania wieńców i tam przemowy, są flagi unijne? Przecież Unii wtedy, kiedy było powstanie, to nie było, prawda? I na takich uroczystościach to chyba tylko obowiązują nasze polskie flagi, a nie unijne szmaty. Ja jestem tym oburzona jako Polka. Poza tym Warszawa jest nie tylko miastem warszawiaków, tylko chyba wszystkich Polaków.
moją stolicą również i moim miastem i to mi się nie podoba, więc to jedno. Drugie, jakie kary są przewidziane dla tych ludzi? Jakoś się nie słyszy o tym. Wszyscy są zniesmaczeni, zbulwersowani, nie podoba im się tak to, ale kary, rypać im kary po 5 tysięcy, po 10 tysięcy. Ale przepraszam, jak po kieszeni ktoś dostanie? Dla których ludzi, pani Danuto? Tak. Dla tych ludzi, powiedziała pani, jakie kary są? Dla tych, co wieszają te flagi unijne, nie unijne, te LGBT na wszystkich pomnikach. No, tak? No przecież no to jest oburzające chyba, prawda? To było drugie pytanie? Jak ich złapią, wziąć po kieszeni, im dać pieniążkami, to może by to ich nauczyło rozumu? Nie uważa pan, że tak powinno być? Drugie pytanie to było o te flagi tęczowe, tak? Tak, te flagi tęczowe, no. A trzecie pytanie? A trzecie pytanie to jeszcze mam, bo też nie mam kogo o to zapytać, że uwielbiam siatkówkę, uwielbiam naszych siatkarzy wszystkich. Jak grają hymn, wszyscy śpiewają, że Murzyn Leon nie śpiewa, no to jeszcze mu wybaczam, ale Drzyzga ponoć jest Polakiem. I też nie mam kogo zapytać. Może pan by kogoś zapytał, żeby mi mógł ktoś odpowiedzieć, dlaczego on tyle lat i tatuś go też hymnu nie nauczył i pokazują go, jak wszyscy śpiewają, siatkarze ładnie stoją, śpiewają, a on stoi z głupią miną. No. Pani to więc Danuto. Takie mam te trzy zagadnienia. Zbulwersowana tym wszystkim jestem. Cieszę się, że się dodzwoniłam. Pozdrawiam pana. Bardzo fajny program. Wszystkiego dobrego, bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. To jest tak, od trzeciego pytania zacznę wobec tego. Bardzo mi się, od tego pytania, dlaczego Drzyzga nie śpiewa. Bardzo mi się podoba pani temperament, naprawdę. Jest fantastyczny. Pani Danuto, nie ma takiego obowiązku, że wszyscy muszą śpiewać hymny. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli chodzi o sportowców szczególnie, to oni się przed tym, co ich czeka, koncentrują. Każdy z nas jest inny taki dobrze. Ten Drzyzga akurat koncentruje się w taki sposób, że nie śpiewa tego hymnu. Ale proszę mi wierzyć, że serce ma w Polsce i tatuś go dobrze pod tym względem na pewno wychował. Nie mówiłbym o tym Leonie tak lekceważąco, jak pani to powiedziała. Nie czepiam się słowa Murzyn, nie o to chodzi, ale tak jakoś to wyczułem, że coś go pani nie lubi za ten kolor skóry, bo to jest niefajne, to jest nieeleganckie i my się tak nie zachowujemy właśnie wbrew temu, co oni próbują nam wmówić. Co do tęczowych flag, ja będę o tym z państwem rozmawiał, jakie tam jest zagrożenie i jakie kary są przewidziane, tym bardziej, że nastąpiło aresztowanie tych sprawców. Flagi unijne na pomniku Powstania Warszawskiego, szczerze mówiąc, nie zauważyłem. Być może były, ale generalnie my jesteśmy w Unii i nie ma co się tak, tylko że jak pani mówi, że to szmata i tak dalej, nie ma co się tak tego faktu brzydzić, tylko żeby ta Unia była troszkę inna. Nad tym popracujmy. No właśnie, o tych męczennikach kilka słów. O zatrzymaniu pierwszych podejrzanych poinformowała dzisiaj stołeczna policja. Według funkcjonariuszy kolejne aresztowania sprawców to jest tylko kwestia czasu. W związku z obrazą uczuć religijnych, znieważeniem warszawskich pomników, stołeczni policjanci do sprawy zatrzymali pierwsze osoby podejrzane. Trafiły one do policyjnego aresztu. Czynności trwają, zatrzymanie pozostałych to jedynie kwestia czasu, tak napisali na swoim profilu na Twitterze stołeczni policjanci. O zatrzymaniu poinformował również wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Kaleta. Zwrócił uwagę na to, że do koleżanki jednej z zatrzymanych zadzwoniła podległa Rafałowi Trzaskowskiemu, tak zwana prawa ręka Rafała Trzaskowskiego, koleżanka, z ofertą pomocy ze strony ratusza. Dobrze państwo słyszą. Policja ujęła sprawców ataku na pomnik Chrystusa przy bazylice Świętego Krzyża. Co interesujące, do koleżanki chuliganów zadzwoniła bezpośrednio podległa Rafałowi Trzaskowskiemu Aldona Machnowska-Góra z ofertą pomocy ze strony ratusza, tak napisał wiceminister Kaleta. A wcześniej swoją pomoc w tej sprawie zaoferowała podejrzanym posłanka lewicy Anna Maria Żukowska. Jak napisała polityczka lewicy na swoim profilu na Twitterze, była dzisiaj obecna
w komendzie na ulicy, przy ulicy Wilczej, gdzie przesłuchiwana była jedna z tych zatrzymanych. Jestem na komisariacie na Wilczej z interwencją w sprawie dzisiejszego zatrzymania Łania ze Stop Bzdurą. Pytanie, dlaczego zatrzymano ją zamiast wezwać w sprawie o co najwyżej występek, zagrożenie karą do 2 lat pozbawienia wolności. Dlaczego użyto środków przymusu bezpośredniego? Tak napisała pani posłanka. Pan Zbigniew jest z nami. Przepraszam, Zdzisław. Pan Zdzisław z Bełchatowa. Tak, kłaniam się panie Zdzisławie. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja w zasadzie delikatnie inny temat. Bo ja mam przed sobą konstytucję, zresztą politykę obserwuję od dłuższego czasu i nasza konstytucja, artykuł 34, halo? Tak, słucham pana. Artykuł 34 są 2 punkty odnośnie obywatelstwa polskiego, prawda? Jest punkt pierwszy, kiedy się go otrzymuje i punkt drugi, gdzie nie ma uwzględnienia, że działanie na szkodę państwa i społeczeństwa polskiego jest, załóżmy, nie zagrożone, ale dokładnie nakreślone pozbawieniem obywatelstwa polskiego. I w ten sposób mamy załatwionych kolaborantów w Unii Europejskiej oraz dywersantów w Polsce i praktycznie wszystkich innych, bo ktokolwiek, czy z rządzących, czy z opozycji, by robił coś złego przeciwko Polsce i Polakom, to ewidentnie, no to byłby pozbawiony praw obywatelskich. Mamy takich gości z głowy na przyszłość. Nie chodzi już o mnie, bo jestem starszy, ale na przyszłość dla młodych ludzi. Przecież oni już by nie mogli startować w polityce, nawet nie mieliby prawa głosu. Uważam, że do artykułu 34 naszej konstytucji powinien być dopisany punkt trzeci, właśnie mniej więcej tego typu. Myślę, że znajdą się jacyś specjaliści, którzy dobrze by to ułożyli i do Sejmu powinni zatwierdzić, dopisać. I druga sprawa taka króciutka. Na temat Aleksandra Kwaśniewskiego, bo to o ile mam to przed sobą, konstytucję, kiedyś kupiłem jeszcze na początku, to jest proszę pana wydanie z 97 roku, podpisane przez Aleksandra Kwaśniewskiego. I jak ja słyszę słowa pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówi, że TSUE coś tam powiedziało, nakazało, a nasz artykuł 8 Konstytucji konkretnie mówi, co jest najważniejsze dla Polski i Polaków, czyja konstytucja, czy jakaś tam unijna, czy nasza Polska dla Polski, no to proszę pana, albo pan Kwaśniewski był w takim stanie jak wtedy na Ukrainie, gdzie trzeba się było za niego tłumaczyć i robić dobrą minę do złej gry, jak występował i przemawiał w Ukrainie jeszcze jako prezydent Polski, bo nie czarujmy się, wiele osób wie, w jakim stanie był pokazany. I to nie był pokazany tylko na Ukrainie i w Polsce, ale był pokazany również w Niemczech. Ja w tamtym czasie w Niemczech bywałem. Więc ci ludzie się mnie bezpośrednio pytali. Było mi wstyd. I jeżeli prezydent były Kwaśniewski mówi, że TSUE, niech się uczą od Hiszpanów i Niemców. Tam sądy konkretnie im powiedziały, że ich prawo dla nich, dla Hiszpanów jest nadrzędne. Niemcy powiedzieli to samo. To co? To nasi kolaboranci chcą nas Polaków przekonać, że unijne prawo to jest ważniejsze jak nasza konstytucja? No to może tyle, no. Nie będę innych tematów poruszał, bo już się rozgadam, a nie chcę zajmować całego programu. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Bardzo uprzejmie dziękuję panie Zdzisławie. No właśnie, oni niestety chcą to zrobić. To, co pan powiedział, tak. Oni chcą nas przekonać, że to unijne prawo jest ważniejsze niż nasza konstytucja. Proszę państwa, ja nie powiedziałem o tym, ale proszę o tym pamiętać, że w tym najnowszym numerze tygodnika jest naklejka. Taka właśnie jest naklejka. Brońmy krzyża. I krótki fragment na ten temat, krótkie uzasadnienie.
Gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie, tęczowa flaga wisiałaby nad Pałacem Prezydenckim. Wiem, bo u mnie w Poznaniu po zwycięstwie Jacka Jaśkowiaka zawisła na latarniach i tramwajach, pisze Piotr Lisiewicz. Panie spod latarni nie zaprotestowały, więc wisiała tam długo. Z tramwaju zniknęła, bo zaprotestowali tramwajarze. Trzaskowski i jego tęczowe lobby przed wyborami było bardzo ugrzecznione, ale przegrało, więc po wyborach poszło w hardcore. Skoro następne wybory za 3 lata i nie trzeba przekonywać większości, to nadchodzi czas prowokacji i oswajania nas z plugastwem. Oswoimy was tak, że za 3 lata wasza wrażliwość będzie stępiona. Czy tramwajarze, którzy zaprotestowali 2 lata temu w 2018 roku, zrobiliby to znowu dzisiaj? Czy już są oswojeni? Czy jest na to skuteczna odpowiedź? Twardy opór i duża liczba znanych oraz popularnych osób ofensywnie zwalczających barbarzyństwa. Więcej arcybiskupów jędraszewskich mówiących o tęczowej zarazie, więcej profesorów Nalaskowskich oraz Zofii Klepackich, a także naklejek Gazety Polskiej. By było ich tak dużo, że barbarzyńcy nie zdołają każdego napiętnować. Wtedy wygramy. Inaczej nas zaszczują. No właśnie o to chodzi, żeby im się nie udało. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Miłego wieczoru. No takie państwo mają recepty na to wszystko dosyć, powiedziałbym, proste, tylko że to są proste recepty, ale one są nie do zastosowania ze względu choćby na to, że obowiązuje nas wszystkich prawo. No, parę takich jest drobiazgów, ale generalnie to intuicyjnie to jest słuszny kierunek, ludu mój ludu, jak Boga kocham, naprawdę. Tak, mówię to absolutnie bez żadnego przekąsu. Tak, mają państwo rację. No pewnie, że tak powinno być. Kocham się, pozdrawiam, miłego wieczoru.